Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na 31. sesji Rady Gminy Sadlinki. Witam serdecznie Panią Wójt, witam zastępcę Pani Wójt, Pana Łukasza Szczepanowskiego, witam pracowników, witam Panie i Panów Radnych. Odczytam porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, zatwierdzenie porządku obrad. Może, przepraszam, rozpoczniemy od sprawdzenia jeszcze listy obecności, tak? Nie musimy sprawdzać listy? Musimy. Pan Grzegorz Kopecki, pani Marzena Bryl, pan Jacek Juchta, pan Mirosław Zdankiewicz, pani Iwona Nowak, pan Mirosław Tadejewski, pan Krzysztof Śliwiński, pani Irena Szczotka, pan Marek Lewicki, pani Lucyna Ramza-Dudek, pan Bartosz Wiącek, pani Ludmiła Palińska, pan Andrzej Leśkiewicz i pan Jan Piskor. Na tą chwilę 2 radnych jest nieobecnych, 13 radnych obecnych, biorących udział w sesji. Przechodzimy teraz do realizacji porządku obrad. Odczytam porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt 2. Złożenie informacji przez przewodniczącego Rady Gminy Sadlinki o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych skierowanych do wójta. Punkt 3. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 4. Przedstawienie koncepcji projektu przedszkola. Punkt 5. Wystąpienie posłanki Beaty Maciejewskiej z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Punkt 6. Informacja z działalności wójta w okresie między sesjami. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2022. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kwidzyńskiemu w roku 2022. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Sadlinki za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty. Punkt 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu gminy Sadlinki. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, określenia w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadlinki. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Sadlinki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sadlinki. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Sadlinki na lata 2022-2025. Punkt 16. Wolne wnioski. Punkt 17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Sadlinki. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Za podniesieniem ręki i będziemy głosować też za pomocą laptopa, tak? Tabletów. Muszę się zalogować wszyscy.
Zagłosowało 13 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Porządek obrad został przyjęty. Punktem drugim naszego posiedzenia jest złożenie informacji przez przewodniczącego Rady Gminy Sardynki o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych skierowanych do wójta. Na moje ręce nie wpłynęło żadne pismo z zapytaniem. Przechodzimy więc do kolejnego punktu. Punkt trzeci, interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pani Wójt? Czy ktoś z Państwa sołtysów ma jakieś pytania? Jeżeli są jakieś pytania, czy tego, to proszę to o składanie w wersji pisemnej. W związku z przybyciem pani poseł, dzień dobry, serdecznie witam na posiedzeniu Rady Gminy Sardynki panią poseł Beatę Maciejewską. Serdecznie zapraszamy do mównicy. Składam wniosek o zmianę o jeden punkt w porządku obrad i pani poseł przedstawi pokrótce formę swojej działalności i na końcu ewentualne pytania kierowane do pani posłanki. Proszę zadawać, przygotować. Serdecznie jeszcze raz witam panią poseł i proszę o przedstawienie tematyki swojej działalności. Oddaję głos pani poseł. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, pani burmistrz, szanowni państwo. Jestem posłanką Lewicy z tego okręgu. Po raz pierwszy goszczę tutaj u Państwa na Radzie, chociaż z Panią Wójt już się znamy. Bardzo mi jest miło, że mogę dzisiaj tutaj u Państwa gościć. Jestem dzisiaj w trasie po różnych gminach. Będę też dzisiaj w gminie Gardeja, w której mam biuro poselskie, w której jestem bardzo często. Mam nadzieję, że też będę u Państwa częściej. Przyjechałam tutaj dlatego, że w związku z sytuacją uchodźców tak naprawdę, w związku z tym, że także Państwo pomagacie, z tego co wiem, uchodźcom z Ukrainy i bardzo chciałam za to podziękować. Jak Państwo wiecie, w Sejmie przyjmujemy różnego rodzaju akty prawne, które mają wspierać zarówno także samorządy, ale centralnie także te wszystkie organy, które dzisiaj są zaangażowane we wsparcie społeczności ukraińskiej. Przekroczyło granicę z Polską już ponad 2 miliony ludzi, ponad 1,5 miliona uchodźców, głównie kobiet i dzieci na ten moment jest w Polsce, więc jest to tak naprawdę ogromna skala wyzwań. I jak się okazuje, także gminy w województwie pomorskim, takie jak państwa, są gotowe do tego, żeby wspierać naszych sąsiadów. To może budzić na pewno także różnego rodzaju niepokoje. To może budzić prawdopodobnie także kwestie związane z tym, jak finansować taką pomoc, w jaki sposób włączać społeczność ukraińską, społeczność danej gminy, danej lokalnej społeczności. I chciałam zaproponować Państwu, tak jak i innym gminom, a w zasadzie złożyć na ręce Pana Przewodniczącego Rady, taką propozycję uchwały. Ja tę propozycję uchwały będę proponowała, to jest ramowa uchwała. My przesłaliśmy ją do Państwa wcześniej, Państwo ją macie, ja mogę ją odczytać z taką uprzejmą prośbą,
Oczywiście pozostawiam to w gestii państwa. Czy taką uchwałę przyjąć, czy nie? Ja w ramach jakby moich kompetencji mogę o to zawnioskować, ale w żaden sposób nie mam tutaj wpływu na państwa decyzję. Ja może ją odczytam. Ona brzmi następująco. Uchwała numer Rady Gminy Sadlinki na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Rada Gminy Sadlinki przyjmuje stanowisko w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę o następującej treści. Rada Gminy Sadlinki zdecydowanie potępia akty przemocy, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości, ludobójstwo i systematyczne łamanie praw człowieka popełniane przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników na suwerennym terytorium Ukrainy na rozkaz dowódców wojskowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem prezydenta Władimira Putina. Rada Gminy Sadlinki popiera działania całej społeczności międzynarodowej, która solidarnie stanęła po stronie wolności i praw narodu ukraińskiego do życia w niepodległym państwie. Wyrażając solidarność z narodem ukraińskim, deklarujemy udzielenie pomocy uchodźcom przybyłym, jak i przybywającym do Gminy Sadlinki. Pomagamy i będziemy nadal pomagać. Jesteśmy dumni i pełni uznania dla mieszkańców naszej gminy, którzy z wielkim sercem i zaangażowaniem wspierają obywateli Ukrainy poprzez zbiórki darów, środków finansowych czy przyjmowanie ich do własnych domów. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeśli państwo, to jest, jeśli chodzi o tę uchwałę oczywiście, natomiast jeśli państwo macie do mnie pytania odnośnie mojej działalności jako posłanki, to ja oczywiście także jestem tutaj do dyspozycji, mam czas, więc także służę swoją osobą. Dziękuję bardzo za odczytanie treści proponowanej uchwały. Myślę, że temat jest tak świeży i tak drażliwy, tak, można powiedzieć, w wielu kwestiach, żeby podejmować dziś tą uchwałę. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi. Zgadzamy się w 100%, że są stosowane zbrodnie ludobójstwa, jest stosowana broń zakazana, giną dzieci, dorośli. Jest to kwestia bezsporna, że Federacja Rosyjska napadła. Nie jest to żadna operacja mająca uwolnić daną ludność spod jakiejś tam polityki, tylko to jest zbrojna napaść na Ukrainę. Mieszkańcy naszej gminy również są zaangażowani bardzo w pomoc tutaj mieszkańcom Ukrainy. Jednakże chciałbym poddać może pod dyskusję państwa radnych, czy taka uchwała zostaje przyjęta dzisiaj, czy chcecie państwo jeszcze to przedyskutować? Jak państwo się do tego odnosicie? Ja jeśli jeszcze tylko można dodać, że proponuję to dlatego, wiem, że inne gminy też będą to przyjmowały, tę uchwałę, ponieważ też ją przesłałam, ale dlatego ta reakcja, jeśli mogę oczywiście zachęcić do tego, jest, no, Sejm to przyjmuje. Sejm przyjął to przez aklamację, różnego rodzaju gminy też to przyjmują. Natomiast oczywiście to jest do dyskusji, to państwo decydujecie o tym, czy taki gest jakby wyrażenia takiego potępienia, ale także podziękowania dla mieszkańców przyjąć, czy o tym dyskutować. W żaden sposób tego nie narzucam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze chwilę pozostanie. Oczywiście. Oddaję głos panie wójt.
Pani poseł, jeżeli można, szanowni radni, ja chciałabym zaproponować, bo ta uchwała wpłynęła do nas wczoraj po komisjach, więc radni otrzymali oczywiście treść uchwały, ale nad tym żeśmy nie dyskutowali. Więc jeżeli to nie jest pilne, to może byśmy podjęli, taka jest moja propozycja, Panie Przewodniczący, żebyśmy o tym porozmawiali i przyjęli ją na następnej sesji, jeżeli oczywiście przegłosujecie Państwo to, jak mówię, to jest moja propozycja. I ja tylko bym chciała spytać, bo to cały czas będzie sprawa aktualna i ona tak szybko się nie skończy. Tylko chciałam się spytać panią poseł, jaki jest cel tej uchwały, dlatego że my mamy podjęte, są podjęte już ustawy, które obowiązują nas jako urzędników. Oczywiście z punktu widzenia czysto ludzkiego również pomagamy to, co nie jest zapisane na nasz, w miarę naszych możliwości osób fizycznych. Bo trzeba przyznać, że na naszym terenie nie ma na razie dużo Ukraińców, więc jaki jest cel tej uchwały? Bo ona niczym się nie różni od tego, co rząd przedstawia i myślę, że podejmowanie jeszcze przez poszczególne samorządy, no nie wiem, nie widzę tej takiej, czy głównie pani zależy na tym, żeby jakby bardziej wyostrzyć ten temat i że każdy samorząd powinien ją podjąć, bo dla mnie to, co w tym imieniu, w obecnej sytuacji politycznej również, to rząd podjął pewną działalność, pewną retorykę swoich działań i my dostosowujemy się do tego, do tej narracji i do tych przepisów, które już obowiązują. Więc podejmowanie kolejnych uchwał ma, jak mówię, wyostrzyć to, żeby każdy samorząd jeszcze dodatkowo podjął taką uchwałę, bo proszę mnie zrozumieć nieźle, tylko ja właśnie tak myślę sobie, oczywiście, jaki to jest taki szczególny cel. Szczególny cel jest taki, on jest wyłącznie symboliczny. To nie jest uchwała, która w jakikolwiek sposób wpływa na sytuację społeczną, gospodarczą, czy jakąkolwiek inną w gminie, ponieważ robiliśmy przegląd informacji o poszczególnych gminach naszego województwa, to okazuje się, że w Sadlinkach, jeśli się nie mylę oczywiście, może te dane nie są danymi sprawdzonymi, ale jest 30 osób i jak na gminy, które tutaj są w okręgu moim w województwie pomorskim, to wcale nie jest mało. I docierają do nas takie informacje, że te gminy, które są w powiecie kwidzyńskim, część z nich bardzo silnie pomaga, na przykład gmina Gardeja. Jeśli Państwo uznajecie, że warto przyjąć taką uchwałę w sposób symboliczny, to ma tylko wymiar symboliczny, nie wiąże się ani z jakimiś dodatkowymi obowiązkami państwa, ani też z czymś, co państwo deklarujecie na przyszłość. Czyli dziękuję bardzo. Proszę panie wójt. Pani poseł, na dzień dzisiejszy mamy 28 osób, w tym 13 dzieci. To są osoby, które są w prywatnych domach. Więc na razie my czekamy, jeżeli będzie taka konieczność i punkt recepcyjny zgłosi w Kwidzynie, oczywiście idąc od wojewody, nam konieczność przyjęcia osób. My jesteśmy gotowi na razie na przyjęcie około 60 osób jeszcze, przynajmniej w tej chwili. Paragraf drugi mówi tej uchwały, że wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy, więc ja tą symbolikę oczywiście przyjmuję, ale powierzenie już wykonania uchwały to nijak się ma do tej symboliki, więc na pewno będziemy rozmawiać o tym. Myślę, że każdy rozumie tą sytuację tak trudną i intencje pani poseł. Także oczywiście dziękujemy za to zaangażowanie szczególne.
A myślę, że to już radni, ja nie mam wpływu i nie chciałabym tutaj, rozmawiamy na te tematy, na komisjach również, to są tematy dla nas drastyczne. Jesteśmy przejęci tą sytuacją wszyscy, jak ona wpływa na nasze życie, jak Ukraińcy sami muszą sobie radzić z tą tragedią, która ich dotyka każdego dnia. Także dziękujemy również za Pani obecność u nas i mam nadzieję, zapraszam już na kolejny raz, może któryś tam w miesiącu, może w innych sprawach również gospodarczych porozmawiamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Wójt. Oddaję głos Pan Mirosław Tadejski. Pani poseł, ja tak podziwiam Waszą tutaj aktywność. Ja nie wiem, czy to potem się nie skończy takim określeniem, że Lewica tak podjęła taką uchwałę, że wszystkie gminy w Polsce podjęły jakąś tam uchwałę potępiającą tę agresję. Mi się daje, to trzeba dać spokój. Ja myślę, lepiej trzeba było skrytykować, czy odnieść się do Pana Grodzkiego, który zdradził, rozumiem, praktycznie ojczyznę tymi słowami, określając nasz rząd jako jakiś tam nieudolny, czy jakieś, to by było, rozumiesz, dla nas jakieś tam pozytywne, a nie, rozumiesz, tam jakieś tam bez końca, rozumiesz, no, te uchwały, które wiadomo są oczywiste, tutaj nie ma, tylko że ja, żeby to nie przełożyć, nie przekuwać na program, który potem się powie, że 1500 gmin podjęło uchwałę. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Znaczy, jeśli oddaję mogę odpowiedzieć, pani oczywiście panie radne, to nie jest uchwała o zabarwieniu politycznym. Pan się odnosi tutaj do postawy marszałka Senatu. Nie jest absolutnie moją intencją przyjeżdżanie do gminy Sadlinki, żeby rozmawiać o tym, co mówi marszałek Senatu. Moją intencją jest to, żeby tak jak się to stało w Sejmie, gdzie poprzez aklamację wszystkie siły polityczne, a jak pan zapewne wie, są bardzo one różne, różnią się między sobą, przyjęły taką uchwałę. I to jest poza polityką i bieżącymi wypowiedziami poszczególnych posłów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł. Czy są jakieś pytania jeszcze z państwa strony? Jeżeli nie ma pytań, chciałbym, żeby może jeszcze pokrótce przedstawiła pani formę działalności, współpracy, korzystając z pani obecności. Oczywiście. To ja pokrótce jeszcze pozwolę sobie powiedzieć. Jestem posłanką Lewicy pierwszej kadencji, czyli sprawuję mandat posła Rzeczpospolitej Polskiej od 2,5 roku. Jestem mieszkanką Gdańska. Gmina Sadlinki jest w moim okręgu wyborczym. Jestem wiceprzewodniczącą partii Nowa Lewica, a także wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego koalicyjnego. W skład tego klubu wchodzi zarówno Nowa Lewica, która powstała z połączenia dawnego SLD i Wiosny, a także partia Razem. Należę do dwóch komisji sejmowych, Komisji Gospodarki, a także Komisji Energetyki, Klimatu i Aktywów Państwowych. Kwestie związane właśnie z rozwojem energetyki, odnawialnych źródeł energii, różnego rodzaju dofinansowań, co zapewne jest też w Państwa zainteresowaniu, to są kwestie, którymi ja się zajmuję w Sejmie. Jeśli chodzi o kwestie, którymi zajmuję się w okręgu, to są one bardzo różnorodne. Bardzo często prowadzę różnego rodzaju interwencje, czy to na przykład wobec osób, które zostały źle potraktowane przez system, w sprawach mieszkaniowych, czy w sprawach społecznych, czy w ogóle bytowych, poprzez różnego rodzaju działania na rzecz polepszenia sytuacji kobiet szczególnie, a także dzieci w Polsce. A kończąc na kwestiach związanych z kwestiami ochrony konsumentów, ochrony osób, które są oszukiwane przez system, na przykład poprzez różnego rodzaju branie pożyczek, które są na taki, a nie inny procent. Czyli bardzo często zajmuję się interwencjami też w sprawach indywidualnych.
ale tak jak mówię, te moje kompetencje sejmowe to jest głównie energetyka i gospodarka. A głównie energetyka taka właśnie rozproszona, prosumencka, związana czy z fotowoltaiką, czy z energetyką wiatrową. Złożyłam projekty w tych sprawach i one mam nadzieję, że będą wkrótce rozpatrywane przez szefa komisji, czyli pana Suskiego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze z sali? Jeżeli nie ma pytań, serdecznie dziękuję za przybycie. Oczywiście przyjmuję na moje ręce treść uchwały. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję za przejazd i mam nadzieję, że spotkamy się w lepszych okolicznościach. Może będzie łatwiej w różnych sprawach rozmawiać. I serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jak wcześniej wspomniałem, myślę, że na najbliższej sesji na komisjach zajmiemy się treścią tej uchwały i w odpowiedni sposób, zgodnie z Państwa wolą, zostanie uchwała rozpatrzona. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. Jest przedstawienie koncepcji projektu budynku przedszkola w Sadlinkach. Serdecznie zapraszam pana Łuki Jańczyka do mównicy o przedstawienie od strony technicznej projektu. Proszę o przedstawienie. Dzień dobry. Ja najpierw rozdam rysunki, żebyście Państwo mieli. Tu będzie pogląd na rzutniku, ale też przed sobą Państwo będą mieli rysunki takie poglądowe. Dobrze, zostałem poproszony, żeby przedstawić krótko projekt przedszkola, który projektujemy. I teraz tak, założenia były takie, że miało być 6 grup przedszkolnych, liczących po 25 osób każda grupa, plus jedna grupa żłobkowa licząca 20 osób. Także projekt przedszkola, co do trudności, to chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest takie proste zrobić projekt przedszkola, bo zasadą projektowania załóżmy przedszkół i żłobków jest posadowienie budynku w związku z nasłonecznieniem. Także tu było tak jakby wielki problem, żeby ten budynek tak ustawić na działce i tak zaprojektować te sale, żeby każda sala miała przynajmniej 4 godziny dziennie nasłonecznienie. Także i teraz tak, pokrótce zacznę opowiadać, co tam się znajduje w tym przedszkolu. Państwo mają tam te zbiorcze plansze, możecie sobie oglądać, zadawać pytania. Teraz tak, wejście główne do przedszkola jest tutaj, znajduje się
Później obok wejścia znajduje się przestronny hol, który będzie poczekalnia dla dzieci. Tak? Następnie naprzeciwko jest szatnia i każda z grup ma swoje szafki. Tak? W związku z tym, że tu jest grupa żłobkowa, także przepisy narzucają nam niektóre pomieszczenia, także pojawia się coś takiego jak wózkownia. Czyli rodzic przyjeżdża i może zostawić sobie wózek, żeby później nie chodzić z tym wózkiem do pracy, nie jeździć. Także oczywiście to te pomieszczenie może być na różne sposoby wykorzystane. Oczywiście jak nie ma wózków, tak, to co innego tam może się znajdować. Także teraz tak, oczywiście, jak to się włącza, z szatni przejście jest, i czyli mamy tak, jedną mamy grupę tutaj, każda grupa ma magazynek, czyli część taką, co może, czy materace, czy jakieś inne takie przybory, które niekoniecznie muszą być na sali. Połączyłem, przeważnie grupy przedszkolne są połączone łazienką wspólną, żeby nie generować dodatkowych kosztów, a poza tym jest tak, że jak zrobię łazienkę i będą, z tej łazienki może korzystać jednocześnie więcej osób z danej grupy, tak? Jakbyśmy to podzielili ścianą, to by było po prostu połowę mniejsza łazienka. Także często to się praktykuje właśnie w przedszkolach. Oczywiście drzwi są wszędzie oszklone, więc nie ma tam możliwości, że ktoś tam siedzi albo jest łazienka zapchana, czyli pani na przykład z jednej grupy nagle przychodzi ze swoimi dziećmi do łazienki. Także łazienki są łączone na dwie grupy przedszkolne, czyli jedna grupa, druga grupa. Tutaj mamy też grupę przedszkolną, ale tu akurat jest taki problem, że po drugiej stronie mamy grupę żłobkową, także łazienka jest rozdzielona i każda grupa ma swoją oddzielną łazienkę. Grupa żłobkowa ma dodatkowo pomieszczenie leżakowni, czyli tam, gdzie dzieci będą spały. Oczywiście będzie pani też pilnowała. W grupie żłobkowej przeważnie są dwie lub trzy panie nauczycielki. Także grupa żłobkowa ma też pomieszczenie nocnikowni. To jest takie dziwne jak dla kogoś, ale pomieszczenie, które myjemy i przechowujemy nocniki, bo dzieci różnie się załatwiają to. Czyli tak, mamy następnie trzy grupy przedszkolne jeszcze w tej części, tak? Jedna grupa jest oddzielna, ale łazienkę też dzielimy z drugą grupą i jedna grupa jest jakby samodzielna, ale dzieli łazienkę z częścią zabawową, czyli jest jeszcze jeden taki pokój, pojawił się tutaj, który oczywiście można go wykorzystać w przyszłości, jeżeli by się miało powiększyć przedszkole, że wprowadzamy jeszcze jedną grupę przedszkolną, ale zamierzenia były takie, że to jest takie pomieszczenie zabawowe, czyli na przykład jeżeli pani zechce prowadzić WF, niekoniecznie musi te stoliki wszystkie przesuwać, tak? Może przyjść na takie pomieszczenie i prowadzić jakieś zajęcia. Tak, oczywiście te pomieszczenia mogą być też wykorzystane do jakichś choinek, jakichś bałów, karnawałowych balów. Ta część zawiera tutaj część socjalną, tak? Jest część socjalna dla pracowników i jest pokój intendentki i sekretarki, pokój pani dyrektor, pokój nauczycielski, pomieszczenie lekarskie. Te pomieszczenie lekarskie w związku z wymogami jest konieczne, ale ten lekarz oczywiście, lekarz logopeda nie jest na etacie, tylko po prostu przychodzą w danych godzinach i prowadzą zajęcia albo badają dzieci. Także każda sala, te zielone to jest kostka brukowa. I teraz każda sala ma wyjście na zewnątrz, a w tej części, gdzie tu jest pokazane strony świata, będzie plac zabaw. Czyli dzieci wychodzą i idą jakby na plac zabaw. Tu część, każda ma wyjście od środka i korzystają z placu zabaw. Tu rozmawiałem z panią wójt wcześniej i ustaliliśmy, że nie będziemy zakładać, że w przedszkolu będzie kuchnia pełnowymiarowa taka, że będą panie, które będą obiady gotowały, bo ta kuchnia byłaby po prostu bardzo duża, bo to prawo wiąże się z tym, że trzeba nawet do pomieszczenia na jajka oddzielne pomieszczenie mieć. Także założyliśmy, że to będzie cateringiem. Ale oczywiście ta część kuchenna też jest z powodu tego cateringu też nie jest taka mała. Czyli jest część socjalna dla pracowników, którzy będą obsługiwały ten catering, czyli przygotowywały posiłki, które przyjadą. Część techniczna będzie się odbywała tak, że przyjeżdża
przyjeżdża catering, oni wózki z tymi termosami wnoszą, tutaj jest rozpakowywanie wózków z termosami, później jest część przygotowywania posiłków, jest też część przygotowywania warzyw, owoców, bo to trzeba pokroić, czasami przygotować, nałożyć dzieciom, jest też część mleczna, czyli jeżeli mamy dzieci, które żłobkowe, które będą jadły mleko, to czy przygotowujemy część mleczną. Tu jest wydawka, czyli tu mamy stanowisko na wózki, które przewozimy, tak, wydajemy posiłki, kładujemy na wózki i lecą bezpośrednio do sal. Dzieci zjedzą tę drugą częścią brudną, bo kuchnię dzielimy na część czystą i część brudną, czyli drugim wejściem wjeżdżamy, jest zmywalnia naczyń, tak, i jest część, którą wynosimy, obierki, to są pojemniki, wywozimy to, żeby nie mieszać z częścią czystą. Także pokrótce przedstawiłem schemat pomieszczeń. Zasilanie będzie, ogrzewanie będzie za pomocą pompy ciepła powietrznej. Wykorzystujemy też, wykorzystujemy do produkcji prądu panele fotowoltaiczne. Wodę będziemy grzać solarnie, żeby te przedszkole jak najmniej było obciążone kosztami, które gmina musiałaby płacić. Także pokrótce wyjaśniłem, jak to będzie wyglądało. Może Państwo mają jakieś pytania do tego? Czy są jakieś pytania? Proszę pani Ludmiła Palińska. Ja mam takie pytanie. Tutaj? Proszę. Dobrze. Ja mam takie pytanie. Czy jest taka możliwość, że w razie większej ilości w przyszłości dzieci można to przedszkole dalej rozbudować? Znaczy na razie przeznaczeniem była ta sala dodatkowa, czyli na razie mamy 150 osób, 150 dzieci plus 20 dzieci żłobkowych. I oczywiście te dzieci żłobkowe to też się wiąże z tym, jeżeli jest konieczność prowadzenia takiej grupy żłobkowej, to prowadzimy. Jeżeli nie ma konieczności, to zamieniamy ją na salę przedszkolną, ale też tu mamy dodatkowo na 25 dzieci sala, która jest wykorzystana teraz w innym kontekście, ale będzie w przyszłości przeznaczona na salę przedszkolną. Budynek sam w sobie jest objętościowo duży, także on jest 1600 metrów powierzchni zabudowy, a 1400 metrów powierzchni użytkowej, także założeniem nie było możliwości rozbudowy. Oczywiście ograniczeniem jest działka, tak? Także tu mamy granicę zaraz działki 6 metrów od granicy i tutaj mamy też około 8 metrów granicę działki. A z przodu, jak mówiłem na początku, problem jest nasłonecznienie pomieszczeń. To nie jest tak, że w każdym pomieszczeniu mogę zrobić, czyli załóżmy, wymyślę sobie jakąś pomieszczenie, załóżmy gdzieś tam z tyłu i ja tam zrobię grupę przedszkolną. Tak to nie działa. Także budynek trzeba było tak usadowić i te pomieszczenia posadowić, żeby światło, słońce, które krąży, dawało nam przynajmniej 4 godziny nasłonecznienia w każdym pomieszczeniu. Także to na razie nie przewidujemy rozbudowy pomieszczeń przedszkola, ale mówię, około 200 dzieci mogłoby być, jakby się to pomieszczenie uruchomiło. Także. Jarek. Dziękuję bardzo. Pan Mirosław Zdankiewicz. Ja mam pytanie w sprawie parkingu. Czy gdzie jest przewidziany parking? Tak, parking będzie z przodu, tylko w tych, tutaj ja planu zagospodarowania nie brałem, bo to się cały czas ewoluuje, zmienia, bo koszty strasznie rosną i my mamy pewną pulę pieniążków, czyli mamy z Polskiego Ładu, dostaliśmy pieniądze na wykonanie przedszkola, ale no troszeczkę tego czasu minęło, a jak Państwo sami wiedzą, materiały strasznie poszły do góry, więc założenie parkingu jest tutaj z przodu. Czyli tutaj mamy główną ulicę dojazdową i tu będzie miejsca parkingowe. Tylko teraz, no właśnie, to teraz odpowiednio, wiadomo, ten ruch będzie taki, że te dzieci przedszkolne na początku, w pierwszych latach to się odprowadza, a w większości później to i tak one tam przychodzą sobie i od pewnego momentu idą same. Oczywiście dzieci żłobkowe będą odprowadzane. Liczymy, że około 20 miejsc parkingowych będzie na dzień dzisiejszy, tylko że kwestia utwardzenia miejsc jeszcze, powiem szczerze, nie jest znana, bo dotąd na pewno jest droga dojazdowa i ona jest utwardzona, a tutaj prawdopodobnie będzie tylko krawężnik i kamień ładnie zrobiony, wysypany z możliwością zrobienia później nawierzchni, bo nie starczy na pieniążków po prostu na przedszkole. Ja mam jeszcze takie pytanie, jeśli można. Mikrofon. Proszę. Może proszę pani Iwonę Nowak, tak? A
później. To ja mam pytanie do pani wójt, bo na pewno mieszkańcy są zainteresowani, kiedy startujemy z budową tego przedszkola i ewentualnie kiedy pani wójt przewiduje zakończenie. Ja państwu mówiłam kiedy i dokładnie już parę razy o tym mówiłam, że to jest inwestycja dwuletnia. Taką mamy promesę wstępną, jak ogłosimy przetarg, będziemy wiedzieć jaka cena, wtedy podpiszemy tą właściwą promesę. Mamy 2 lata na to, czyli w przyszłym roku. Określimy dokładnie w specyfikacji przetargowej oczywiście, którą jeszcze nie przegadaliśmy, że tak powiem kolokwialnie, w którym miesiącu. W maju ogłaszamy przetarg najpóźniej, w tym roku. Więc zakończenie, dajemy sobie optymalny czas, myślę, gdzieś do również maja, czerwca przyszłego roku, żeby już od września dzieci mogły pójść do przedszkola. Ale jeszcze z panem projektantem dokładnie musimy to też przegadać z tego względu, że dla inwestora, wykonawcy jest to bardzo ważne, a też nie możemy określać terminów bez przemyślenia, ile faktycznie ten proces budowlany będzie trwał, więc miesiąc tą czy miesiąc tamtą. Dla nas wydaje się, że to powinno być tak, a nie inaczej, ale to też trzeba dać czas wykonawcy, żeby wykonał to zgodnie ze sztuką budowlaną i solidnie. Nie wiemy jeszcze, czy po pierwszym przetargu wyłonimy w ogóle wykonawcę. To jest procedura, dla nas jest pod znakiem zapytania cały czas, szczególnie kiedy inwestycja kosztuje 5 milionów. Wprowadziliśmy, jak na nasz budżet, szalona kwota. Ja o tym przedszkolu mówiłam, ale jak państwu też mówiłam, że w zeszłym roku była wycena jego, kiedy już podejmowałam decyzję o przedszkolu, że będziemy budować 2,5 miliona, a zobaczmy jaka cena jest obecnie i nie wiemy jak to się odbędzie. Dołożyliśmy te 5% już do tej inwestycji, co mamy w budżecie dzisiaj przyjętym, po to właśnie, żeby móc ten przetarg zrealizować. Ale czy to będzie, na pewno bym chciała, żeby dzieci w przyszłym roku we wrześniu już tam poszły do przedszkola. Takie jest wyjście, ale ja nie chciałabym dzisiaj mówić, bo tego tematu, żeśmy przed ogłoszeniem przetargu musimy jeszcze porozmawiać, usiąść i porozmawiać, tak? Także. Dziękuję pani wójt. Proszę pan Mirosław Zankiewicz. Ja mam jeszcze takie pytanie. Budynek będzie stał w zasadzie bardzo blisko płotu szkoły, zespołu szkół, prawda? Bo to nie jest daleko. Boiska. Znaczy tego boiska, czy istnieje realne jakieś zabudowanie przejścia chodnikowego, żeby się połączyć z zespołem. Znaczy, bo jeśli rozbudujemy przedszkole do granic, to te dzieci też by na to halę można było wprowadzić poprzez jakąś tam ścieżkę. Bo jeśli byśmy szli dookoła, to jest masę metrów. Znaczy zawsze jest możliwość, bo z tej strony my mamy do akurat boisko mamy z, jakby od strony północnej i mamy tam najwięcej miejsca, czyli tak miejsca mamy dużo, jak miejsca parkingowego z przodu, ale jak najbardziej jest możliwość zrobienia połączenia, bo tam jest tylko ograniczający nas będzie wał, który jest taki jakby usypany do trybun. Czyli w przyszłości można będzie zrobić tam schody i poprowadzić ścieżkę, ale mówię, na razie nie przewidujemy jakby przejścia. Bo mówię, liczymy też koszty. To nie jest tak, że my cały czas optymalizujemy. To też ja na razie pytam. Ty. Tak. Jak zwykle jest możliwość, bo to są graniczące działki, także przejście jest możliwość do wykonania. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana projektanta? Tutaj jeszcze jest jedna kwestia posiłków. Te posiłki będą wnoszone, wwożone na salę, te, w których się prowadzi zajęcia. Tak to zrozumiałem, tak? Tak to jest. Nie ma stołówki. Tak, w większości przedszkół, żeby ograniczyć miejsca na posiłki, są przeznaczone są część sali, czyli mamy część sali. Oczywiście ja ustawiłem stoliki okrągłe, ale to tylko wizualizacja stolików. Mogą być stoliki prostokątne, kwadratowe, zmniejszające miejsce i tu mamy część, będzie bawialnia, czyli część taka dywanowa, na której się odbywały zajęcia. Te stoliki są do plastycznych, no i oczywiście do plac posiłkowych.
większość przedszkoli w Kwidzynie, znaczy w zasadzie każde, nie, tak się to odbywa, nie mamy oddzielnych sal, nie mamy stołówki, bo ta stołówka musiałaby być duża i albo rotacyjne po prostu musiałoby być jedzenie. Także ja uważam, że jeżeli mamy cateringowe przywozimy te posiłki, to musimy zrobić tak, żeby te dzieci po prostu nie czekały na posiłek, tylko po prostu każdy dostał. Pani pomocniczka z każdej grupy bierze swój wózek, tak, ładuje, pani kucharka ładuje im posiłki, wiezie na salę, to jest rozdawane. Dzieci jakby uczestniczą w tym rozdawaniu, bo są dyżurni, którzy roznoszą posiłki, pomagają zbierać posiłki po tym. Także to też jest jakby takie trochę wychowujące dzieci. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pani Wójt jeszcze chciałaby coś dodać? Serdecznie dziękuję panu projektantowi za przedstawienie projektu przedszkola. Myślę, że na pewno jeszcze będzie wiele jakichś tutaj pomysłów na realizację, ale projekt założenia jest bardzo słuszny i myślę, że jest bardzo inwestycja potrzebna dla rozwijającej się gminy Sadinki. Serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego. Do widzenia. Proszę o zapalenie światła. Kolejnym punktem naszego posiedzenia jest informacja z działalności wójta w okresie między sesjami. Serdecznie zapraszam panią wójt do mównicy. Szanowni państwo, ostatnia sesja. Zawsze zaczynam ten punkt od tego momentu, że ostatnią sesja to była 14 lutego, odbyła się. Był to termin również składania wniosków do PLGD, Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania, gdzie złożyliśmy wniosek na zagospodarowanie terenu pod boiskiem w Sadinkach. Nie słychać? A nie, dobrze, dziękuję. Dzięki. Była możliwość wykorzystania tych pieniędzy w obszarze działalności takiej turystyczno-rekreacyjnej, więc on się fajnie wpisywał. Projekt, który już w zeszłym roku był wykonany. I myślę, że w tym roku, do końca roku, również jest w budżecie tego budżetu, który państwo macie przed sobą, uwzględniony. To jest na 230 tysięcy, to jest wymiana powierzchni, postawienie lamp. To boisko takie ma być bardziej doświetlone i szczególnie tam jest problem z darnią, z nawodnieniem. Będzie ponownie robione nawodnienie, pobór tego nawodnienia wody, które będzie można wykorzystać do podlewania tego boiska. Głównie chodzi tutaj o grunt, który tam jest, glina, która nie sprzyja oczywiście całkowicie rozgrywkom piłkarskim. Kto by niekolwiek to grał, czy grupy dziecięce, czy młodzieżowe, czy dorosłych. W lutym odbywały się, jak i również w marcu, zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych, gdzie uczestniczyłam w tym roku we wszystkich jednostkach, czyli w Kaniczkach, Bronisławowie, Nebrowie Wielkim, Sadlinkach i Olszanicy. Spotkałam się z panem starostą, byłam w Gdańsku u dyrektora, ale to już jest taka wręcz codzienność, gdzie muszę co jakiś czas te podróże odbyć i spotkać się i rozmawiać. Zaznaczyłam sobie w kalendarzu, szanowni państwo, wykrzyknikiem, bo to nie jest łatwe, 24 lutego napaść Ukrainy, Rosji na Ukrainę. Co byście nie powiedzieli do tej propozycji uchwały, to jakby jest rzecz już inna, ale chyba w każdym z nas ta data na długo utkwi w pamięci. Ja już na komisjach się do tego odniosłam, ale myślę, że jestem wyrazicielem nas wszystkich, dlatego że nie da się rozmawiać
codziennie, nie mówiąc o wojnie, z kimkolwiek byśmy nie rozmawiali. I również jaki wpływ ma, czy będzie miała na nasze życie codzienne. 1 marca rokrocznie obchodzimy obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zawsze z delegacją jestem na Marezie, odbywa się taki centralna uroczystość w gminie Kwidzyn, więc w tym roku również uczestniczyłam w tym spotkaniu. Było spotkanie, miałam również i z kierownikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich i z panem nadleśniczym. Też myślę, że w kwietniu powinniśmy wreszcie zakończyć temat tej wielkiej kałuży, która jest między Sardynkami a Białkami i myślę, że wreszcie ten problem zniknie dla tych, którzy jeżdżą tam codziennie, czy dwa razy dziennie, czy więcej niż dwa razy dziennie, kiedy deszcz i opady deszczu są, wiedzą o czym mówię i o czym mówimy od długiego czasu i mam nadzieję, że wreszcie ten problem również będzie zakończony. 8 marca to Święto Kobiet. Po COVID-zie, kiedy 2 lata wyłączone było właściwie z życia naszych mieszkańców i nie tylko naszych mieszkańców, niektóre koła, niektórzy mieszkańcy jednak spotykają się w mniejszym gronie. To już nie są takie grona, które były kiedyś. Ale miałam zaproszenie do Grabowa, Gliny i Olszanicy. Bardzo dziękuję paniom za miłe przyjęcie, wszystkim organizatorom, a również wszystkim kobietom, może spóźnione życzenia, ale najlepsze życzenia z tej okazji. Kobieta to niesamowity mechanizm, chciałam panom powiedzieć, i tak skonstruowany, że musimy brać na barki bardzo wiele i myślę, że w tym dniu jesteśmy, mam nadzieję, szczególnie docenione. Również w związku właśnie z działaniami wojennymi musiałam zintensyfikować spotkania inne również, jak i z dyrektorami szkół. Miałam spotkanie z marszałkiem Sarnowskim, który wybiera się na sesję do nas, z panem dyrektorem Stachowiakiem Zarządu Dróg Wojewódzkich. Nie będę wyprzedzać może to, co może się zdarzyć, albo jeszcze nie wiadomo, czy do końca, może jeszcze inne działania zarządcy na drogach wojewódzkich. Miałam również spotkanie z sołtysami, prosząc ich w jakiś wyjątkowy sposób jeszcze o pewne pomoc w roznoszeniu informacji dotyczących zmiany opłat za śmieci. 12 marca z inicjatywy pana dyrektora i Rady Pedagogicznej, jak również Rady Rodziców, odbył się, nazywał się to charytatywny koncert dla Ukrainy w Sardynkach, w szkole podstawowej w Sardynkach. Również pomagały przy tym, w tym spotkaniu koło gospodyń wiejskich z Sardynek. To one same zgłosiły się do tego, żeby brać udział w tej pomocy. Sprzedawały swoje produkty. Te pieniądze zdobyte były przekazane na rzecz właśnie Ukraińcom. Jak również wspomniałam o Radzie Rodziców, jak również panie, które z działania tutaj dla seniorów 622 z tego działania tutaj, które są, były miło i piękne stoisko i też również sprzedawały swoje produkty. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za mniejszy, większy wkład, za mniejsze i każdą złotówkę złożoną z tej okazji i za pomysł. Bardzo dziękuję. 16 marca byłam na spotkaniu wyjątkowym na 100-letniej rocznicy urodzin. Właściwie ta pani Janina już prawie 101, ale ze względu i na COVID i na różne inne okoliczności to spotkanie odbyło się dopiero teraz.
byłam z panem Szymonem Figurskim, była to ogromna przyjemność dla mnie. To jest pani, która niekoniecznie z naszego środowiska pochodzi, bo ona do nas w zeszłym roku przyjechała z zewnątrz, ale pełna żywotności kobieta, jestem pełna podziwu, chciałabym tak dożyć, a nie tylko dożyć, ale być w takiej kondycji fizycznej, jak ta pani jest. Naprawdę to jest niebywałe. I to się zdarza naprawdę wyjątkowych sytuacja dla wyjątkowych osób, bo dożyć 100 lat i jeszcze mieć pełną świadomość i chodzić, to jest dla pani Janiny jeszcze raz składam wszystkiego co najlepsze, serdeczne życzenia, przede wszystkim zdrowia. Mieliśmy nadzwyczajne również w ZUO spotkanie wspólników, tam były podejmowane uchwały przez udziałowców. Również chciałam państwu przedstawić, że na dzień dzisiejszy zaszczepionych mamy, tak z tematu na temat, zaszczepionych 2000 pierwszą dawką i 2662 osoby, to jest 44,3% mieszkańców naszej gminy, to jest ostatnio podając, to było 200 osób mniej zaszczepionych. I drugą dawką to jest 42,8% w naszej gminie zaszczepionych osób, co daje 2573 osoby. Muszę państwu przedstawić, nie chcę przedłużać, ale taką informację, bo mówiłam na komisjach, jest to ważna informacja, może nie trafiła jeszcze do wszystkich. Chodzi o dodatek osłonowy, który jest tutaj, składają się wnioski, więc pozwólcie państwo, że jeszcze wam chwileczkę zajmę. O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy, niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku. O dodatek można wystąpić od 4 stycznia tego roku do 1 października również tego roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą pozostawione bez rozpoznania. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Dodatek przysługuje gospodarstwom jednoosobowym, w którym dochód miesięcznie na osobę nie przekracza 2100 zł netto, wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku a kwotą przekroczenia, tak zwaną zasadą złotówka za złotówkę. Jeżeli wysokość dodatku ustalona według powyższej zasady złoty za złoty będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje. Sposób liczenia dochodu uzależniany jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie od stycznia do końca lipca uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym, poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, a dodatek osłonowy to jest dochód z 2020 roku. Jeżeli wniosek będzie złożony od 1 sierpnia do 31 października, uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym, którym złożono wniosek, czyli 2021. Wysokość dodatku osłonowego, to jest gospodarstwo jednoosobowe od 400 do 500 zł, gospodarstwo 2-3-osobowe 600 do 750 zł, gospodarstwo 4-5-osobowe 850 lub 1062 zł i gospodarstwo 6 i więcej osobowe 1150 zł do 1437,50 zł. Jest to uzależnione od tego, jakie jest źródło ogrzewania w danym gospodarstwie.
wpisane do centralnej ewidencji emisji budynków, czyli musi już ten ktoś złożyć wniosek również u nas, który jest do końca czerwca termin składania również tych wniosków. Wniosek można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem w formie elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP-u. Jest również informacja na stronie internetowej naszej gminy. Mamy obecnie 466 złożonych wniosków na dzień 29 marca. 208 wydanych informacji o przyznaniu świadczenia i wypłata, która również jest w trakcie wypłacana, na sumę prawie 80 tysięcy. 138 wniosków z miesiąca stycznia do rozpoznania do 31 marca 2020 roku. Mamy obecnie 138 w tej pierwszym dniach stycznia złożone. To taka informacja dla Państwa, ale ja przy tym od razu również mówię, że ta informacja, którą mieszkańcy składają, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, będzie wykorzystana do celów również poboru śmieci. I zobaczymy, jak te gospodarstwa składające tutaj u nas, odnosi się to do składanych deklaracji śmieciowych. Będziemy mogli wykorzystać również te dane do tego celu. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo Pani Wójt za przedstawienie spraw realizowanych między sesjami. Kolejnym punktem naszego posiedzenia jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki. Pani skarbnik omawiała tematykę zmiany w budżecie na komisjach wspólnych. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała nr 31/2022 Rady Gminy Sadlinki z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Sadlinki na 2022 rok. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu Gminy Sadlinki na kwotę 39 591 205 zł i 97 groszy na skutek ich zwiększenia o kwotę 428 616 zł 97 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W tym dochody bieżące 27 082 731 złotych 97 groszy i dochody majątkowe 12 508 474 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 023 370 zł. Paragraf 2. Ustala się wydatki budżetu gminy Sadlinki na kwotę 48 283 205 zł i 97 groszy na skutek ich zwiększenia o kwotę 6 418 616 zł 97 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym wydatki bieżące 26 217 537 złotych 97 groszy, w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 773 191 złotych i 19 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały. I wydatki majątkowe 22 065 668 zł. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne roczne na kwotę 22 065 668 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 4 350 306 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf trzeci. Ustala się przychody budżetu gmin na 2022 rok na kwotę 9 490 000. W tym paragraf 957 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 7 490 000 i paragraf 931 emisji papierów wartościowych kwota 2 miliony zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Deficyt budżetu w kwocie 8 692 000 zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych 6 692 000 zł i emisji papierów wartościowych w wysokości 2 milionów.
Paragraf 4. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 5 675 249 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 256 920 zł zgodnie z załącznikiem nr 5a, 5b i 5c do uchwały. Paragraf 5. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Paragraf 6. Ustala się dotacje celowe i podmiotowe z budżetu gminy w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie treści uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do uchwały? Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiej treści uchwały? Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadinki. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadinki z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki. Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 28/217/2021 Rady Gminy Sadlinki z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Te uchwały łączą się. Jeżeli nie ma żadnych pytań, temat był omawiany na posiedzeniu Komisji Wspólnych. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Kwizińskiemu na rok 2022. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Kwizyńskiemu w roku 2022. Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje. Paragraf 1. Udziela się pomocy finansowej powiatowi Kwizyńskiemu w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanej przez organizacje pozarządowe w kwocie 10 tysięcy złotych. Paragraf 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem Kwizyńskim a gminą Sadlinki. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania.
Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników ochotniczych, straży pożarnych z terenu gminy Sadlinki za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub w ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników, ochotniczych, straży pożarnych z terenu gminy Sadlinki za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty. Paragraf pierwszy. Ustala się z dniem 1 stycznia 2022 roku wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników, ochotniczych, straży pożarnych z terenu gminy Sadlinki za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez gminę, Państwową Straż Pożarną lub inny uprawniony podmiot w wysokości. Działania ratownicze, akcje ratownicze 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Za szkolenia lub ćwiczenia 18 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 17/142/2020 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo za odczytanie treści uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, również ten punkt był omawiany na posiedzeniu Komisji Wspólnych. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu gminy Sadlinki. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 30 marca 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu gminy Sadlinki. Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 8/55/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu gminy Sadlinki. Paragraf pierwszy. Ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się dietę sołtysów w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości przedstawionej poniżej. I tutaj poszczególne sołectwa: Białki, Okrągła Łąka, Karpiny, Brońcowowo, Glina, Grabowo, Kaniczki, Nebrowo Małe, Nebrowo Wielkie, Olszanica, Rusinowo, Sadlinki, Wiśliny. Wszystkim sołtysom po 450 zł miesięcznie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2022 roku. Dziękuję bardzo za odczytanie treści uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Czy ktoś z państwa sołtysów chciałby się odnieść do proponowanych stawek? Jak tutaj wielu mieszkańców wcześniej zwracało się z prośbą do radnych o właśnie interwencję w sprawie wynagrodzenia dla sołtysów, którzy często biorą udział w różnych spotkaniach oficjalnych i nieoficjalnych, przygotowują fundusze sołeckie, praktycznie z każdym problemem, który się dzieje w sołectwie, pierwszy telefon to jest do sołtysa,
a czy wiedziałeś, że, a czy słyszałeś, że, a co ty sądzisz o tym. I sołtys w większości podejmuje tą interwencję, oczywiście w zakresie swoich obowiązków, jeżeli ma takie możliwości. Wydaje mi się, że ta podwyżka też poprawi tutaj w pewnym stopniu jakąś sytuację finansową sołtysów i umożliwi dotarcie czy na sesję, czy na różne spotkania. Jeżeli nie ma żadnych pytań, serdecznie dziękuję tutaj za podjęcie takiej uchwały. Przystępujemy do głosowania. Mamy małe problemy techniczne, ale za chwilę to wszystko zostanie uruchomione, korzystając z pomocy osób z obsługi Rady. Dziękuję bardzo. Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W imieniu sołtysów serdecznie dziękuję Państwu radnym za podjęcie takiej treści uchwały. Kolejnym punktem naszego posiedzenia jest podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, określenia w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, określająca w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług poprzez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, bezpośrednio od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbiera się w każdej wytworzonej ilości rocznie. Podpunkt A. Zbierane w pojemnikach zmieszane niesegregowane odpady komunalne. Podpunkt B. Zbierane w sposób selektywny w pojemnikach lub workach następujące frakcje odpadów. Papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań z metali i opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, bioodpadów obejmujących odpady kuchenne oraz odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym opakowań ulegających biodegradacji, a także popiołu. Punkt drugi. Odbieranie pozostałych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, odbywać się będzie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w następujących ilościach. Podpunkt A. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV w każdej wytworzonej ilości rocznie. Podpunkt B. Odpady popiołu w przypadku wytworzenia tych odpadów poza terminem ich odbioru z nieruchomości w każdej wytworzonej ilości rocznie. Podpunkt C. Przeterminowane leki, chemikalia, np. farby, rozpuszczalniki, lakiery w każdej wytworzonej ilości rocznie. D. Zużyte baterie, świetlówki, akumulatory, przepracowane oleje w każdej wytworzonej ilości rocznie. E. Zużyte opony od samochodów osobowych, przyczepek i tym podobne w każdej wytworzonej ilości rocznie. F. Odpady wielkogabarytowe, np. szafy, regały, stoły, fotele, łóżka, kanapy i tym podobne w każdej wytworzonej ilości rocznie.
G. Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, na przykład gruz, usunięte tapety, tynki, okleiny, kafelki i tym podobne. 2 metry sześcienne rocznie od właściciela nieruchomości. H. Odpady i opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, opakowania wielomateriałowe w przypadku wytworzenia tych odpadów poza terminem ich odbioru z nieruchomości w każdej wytworzonej ilości rocznie. I bioodpady obejmujące odpady kuchenne oraz odpady zielone ulegające biodegradacji w przypadku wytworzenia tych odpadów poza terminem ich odbioru z nieruchomości w każdej wytworzonej ilości rocznie. J. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek w każdej wytworzonej ilości rocznie. K. Odpady, tekstylia oraz odzież w każdej wytworzonej ilości rocznie. Podpunkt 3. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zostanie wyposażony w pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w punkcie 1 litera B w ilości przez niego zadeklarowanej. Podpunkt 4. Odbieranie zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych odbywało się będzie nie rzadziej niż co 2 tygodnie zgodnie z harmonogramem nieruchomości uzgodnionym przez gminę Sadlinki z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. Z budynków wielolokalowych, w których zmieszane odpady komunalne zbierane są w pojemniki o pojemności 1100 litrów, odbiór następował będzie nie rzadziej niż raz w tygodniu. Podpunkt 5. Odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w punkcie 1 litera B, odbywało się będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym właścicielowi nieruchomości uzgodnionym przez gminę Sadlinki z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, jednakże rzadziej niż A. papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury 1 raz na 3 miesiące. B. Tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe w miesiącu maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu co 2 tygodnie. W pozostałych miesiącach, to jest styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad i grudzień, 1 raz w miesiącu. Szkło oraz opakowania ze szkła od stycznia do grudnia włącznie 1 raz na 2 miesiące. Bioodpady obejmujące odpady kuchenne oraz odpady zielone ulegające biodegradacji od kwietnia do października 1 raz w tygodniu z budynków wielolokalowych i 1 raz na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Od listopada do marca 1 raz w miesiącu. E. Popiół od października do kwietnia włącznie 1 raz w miesiącu. Podpunkt 6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi w piątki i w soboty w godzinach od 10 do 15, przyjmując dostarczone selektywnie zbierane odpady. Podpunkt 7. Co najmniej 1 raz w roku przeprowadzana będzie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV. W zależności od prowadzonej zbiórki odpady będą odbierane z wyznaczonego na terenie gminy miejsc bez konieczności zgłaszania odbioru odpadów bądź bezpośrednio z terenu nieruchomości po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości konieczności odbioru odpadów dokonanym przedsiębiorcy odpady komunalne nie prędzej niż 14 dni i nie później niż 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia zbiórki wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów. Punkt 2. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podpunkt 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą w formie pisemnej zgłaszać wójtowi gminy Sadlinki przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podpunkt 2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać na piśmie. Podpunkt 3. W piśmie dotyczącym przypadku niewłaściwego świadczenia usług należy zawrzeć opis przypadku i datę jego zaistnienia, a także wskazać imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości, której przypadek dotyczy. Pisma należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy przy ulicy Kwizyńskiej 12, 82522 Sadlinki, osobiście za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres urzędgminy@sadlinki.pl. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 15/94/2016 Rady Gminy Sadlinki z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała
numer 4, łamane na 29, łamane na 2019, z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały numer 15, łamane na 94, łamane na 2016 Rady Gminy Sadlinki z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sadlinki oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadlinki. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Bardzo dziękuję za odczytanie treści uchwały panu Bartoszowi Więckowi. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Proszę pani sołtys z Nebrowa. Ja mam takie pytanie odnośnie tych opłat. Czy to jest kwestia... Mikrofon proszę. Dziękuję. Ja mam pytanie odnośnie, jeśli chodzi o opony. Czy to są opony tylko samochodowe, czy rolnicze, czy to jest jakiś podział? Bo wiem, że wcześniej była taka sytuacja, że opony rolnicze to w jakiejś tam ilości. Określone tylko... ilości. Teraz jest... Nieokreślona ilość. Nie można opon rolniczych, tak? Nie można. A to co z nimi wtedy? Proszę, czy pan Mirosław Dankiewicz chciałby... W związku z tym, że też, jak pani wie, jestem sołtysem i też miałem takie zapytania mieszkańców, nie wchodzą opony rolnicze. To nie są dla opon rolniczych, czyli ten punkt selektywnego odbioru jest tylko do tak zwanych opon z pojazdów samochodowych i przyczepek. Czyli to wszystko, co gospodarstwo takie indywidualne może mieć. A wszystkie inne opony, przez to, że rolnictwo jest działem gospodarczym, musi mieć zawartą umowę bezpośrednio z jakimś tam odbiorcą. Może być to PSZOK, może być to pan Kłos lub inna osoba, inna firma. I wtedy płaci się oczywiście osobno od tony na przykład za opony od ciągników to ponad 800 zł za tonę, wtedy taki rolnik będzie miał ten problem z głowy. To samo tyczy się Big Babów i różnych folii, które nie są odpadem takim komunalnym z naszych własnych gospodarstw. Gospodarstwo rolne jest gospodarstwem absolutnie jak gdyby odłączonym od tego. To jest czym innym się rządzi. Dlatego do tych punktów selektywnego nie oddajemy takich opon. No właśnie, jeśli chodzi o ten punkt selektywny, no ja tutaj też się orientowałam, z panem Kłosem rozmawiałam, oni po prostu nie mają takiej możliwości, bo nie mają wagi. I jest to duży problem, bo jednak gmina też jest po części rolnicza i... To znaczy to samo, że tak to wygląda, no bo dziwne, żeby na wsi były jakieś huty czy jakieś inne przedsiębiorstwa. Przede wszystkim to jest typowo wiejska miejscowość, gdzie jest rolnictwo. No ale niestety na mocy uchwały z 1 stycznia tego roku ustawy zostało rolnictwo odłączone. I czym innym się teraz rządzi? Także nie mamy tam, jako rolnik nie mamy tam prawa wjazdu. Z takimi oponami. Dziękuję bardzo panu Mirosławowi Zdankiewiczowi. Na pewno zasięgnął opinii prawnej w tej sprawie i oddaję głos pani wójt. Nie wiem, czy zostało to dobrze wyjaśnione. Tak, jeśli chodzi o tego typu śmieci, to tak, ale jeszcze chciałam się zapytać o części samochodowe typu blachy, szyby. Bo widzę, że po prostu notorycznie jest to wywalane w każdym dziurę. Możemy robić to tylko zgodnie z uchwałą. Jest wymienione tutaj oleje, tak. Podejmujemy tą uchwałę i musimy stosować się do tej uchwały. Wszelkie inne elementy wyposażenia samochodu, no jest to jakby produkt uboczny, tak? Rozumiem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pani Wójt. Dosłownie słówko, bo dopowiem tylko. Szanowni Państwo, to Pan Kłos musiałby mieć dodatkową działalność, która mu pozwoliłaby na odbiór takich opon i on to sprzedaje, oczywiście pobierając jakąś ustaloną opłatę. Ale chciałam jasno, żeby to wybrzmiało, że to nie jest wymysł gminy i zapisów w regulaminie, tylko to jest ustawa, która oddziela. Kiedyś jeszcze można było dyskutować o tym, czy gmina powinna takie rzeczy odbierać i zawrzeć w swoim regulaminie wywóz takich odpadów, czy nie. Dzisiaj jasno się mówi, co jest odpadem komunalnym, co nie jest odpadem komunalnym i to są odpady komunalne, które są i mamy obowiązek odbierać, tak samo odbierać na PSZOK-u, a pozostałe musi rolnik samodzielnie wywozić albo do firm, albo do gilwy. Tak, no niestety, tak dzisiaj określono, nie wiem czy dobrze, czy źle, ale w każdym razie jasno przedstawiono, bo były wątpliwości niejednokrotnie na tym poziomie, czy to umieszczać, czy nie. Wpływałoby to bardzo znacząco na koszty śmieci i wywozu w gminie, na ceny. I pewnie dlatego też to rozdzielono, żeby rolników jakby tutaj indywidualnie potraktować jako przedsiębiorców. Dziękuję bardzo Pani Wójt. Uchwała jest może trochę skomplikowana, jak już tutaj zostało powiedziane, jest treść uchwały zamieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej. Można wejść na stronę, zapoznać się szczegółowo z punktami zawartymi w uchwale. Musimy stosować literę prawa i taką uchwałę zgodnie z prawem musimy podjąć. Mimo to, że mieszkańcy mają różne opinie na ten temat, ale tak ustawodawca to sformułował i tak, w takiej wersji musimy to podjąć. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tej uchwały? No, przejdziemy do głosowania, bo tak to wszystko się rozstępuje. Dziękuję panu radnemu. Dziękuję bardzo za sugestie panu radnemu Janowi Piskorowi. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Zagłosowało 13 radnych, jedna osoba się wstrzymała, przeciw nie było. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszego posiedzenia jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Salinki. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadlinki. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadlinki w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 17 łamane na 172/2017 Rady Gminy Sadlinki z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadlinki. Paragraf czwarty. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Sadlinki oraz wywieszenie tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadlinki. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania.
Dziękuję bardzo. Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Sadlinki nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sadlinki. Proszę o odczytanie treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Sadlinki nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sadlinki. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości w Sadlinkach stanowiące działki ewidencyjne numer 169/3 o powierzchni 1 ara i 170 o powierzchni 2 arów będących własnością gminy Sadlinki, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1I 30401/96/7. Cena nieruchomości zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie treści uchwały. Otwieram dyskusję. Czy jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Uchwała była omawiana na posiedzeniu komisji wspólnych. Zamykam dyskusję, jeżeli nie ma żadnych pytań i przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej treści uchwały? Zagłosowało 14 radnych, wstrzymujących się nie było, przeciw nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Sadlinki na lata 2022-2025. Proszę o odczytanie treści uchwały pana Bartosza Wiącka. Uchwała Rady Gminy Sadlinki z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Sadlinki na lata 2022-2025. Rada Gminy Sadlinki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Sadlinki na lata 2022-2025, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Sadlinki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu Bartoszowi za odczytanie treści uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiej treści uchwały? Mamy drobne problemy techniczne. Jedna osoba nie może oddać głosu. Dziękuję bardzo. Zagłosowało 13 radnych. Jedna osoba się wstrzymała. Nie było przeciw głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem jest punkt wolne wnioski. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w punkcie wolne wnioski?
Jeżeli nie ma pytań, chciałbym skorzystać z możliwości w imieniu mieszkańców wsi Białki serdecznie podziękować Państwu radnym, w szczególności Pani Wójt, za dokończenie inwestycji polegającej na wybudowaniu nowego mostu na Liwie. Trwało to troszkę niezależnie od tutaj działań urzędu. Potrzebne były pozwolenia wodnoprawne na budowę, także to wszystko trwało. W imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję za zakończenie inwestycji. Mam nadzieję, która będzie trwała i spełniała swoją funkcję na wiele lat. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pani Wójt? Rozpoczynamy pracę w trybie normalnym. Propozycje zaproszenia gości przed przewodniczących komisji. Proszę o propozycję. Może z agencji kogoś będziemy. Oddaję głos panu Andrzejowi Leśkiewiczowi. Proszę. Może zaprosimy kogoś z agencji, bo teraz już składanie wniosków jest. Jakieś zmiany tam nie mają być, jakieś tam ochłapy rzucone rolnikom. To żebyśmy się tak nie rzucili wszyscy, to może coś nam powiedzą. Czy Państwo przychylają się do propozycji przewodniczącego Komisji Rolnictwa, żeby zaprosić Panią z powiatowego, tak, to jest z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Kwidzyna, tak? Myślę, że tutaj Pani Kierownik przyjedzie, czy inny pracownik oddelegowany. Ostatnio, tutaj jeszcze chciałbym podkreślić, w punkcie wolne wnioski, byliśmy z Panią Marzeną Bryl na spotkaniu sołtysów organizowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Starym Polu z okazji Dnia Sołtysa. Chciałbym tutaj obecnym sołtysom i nieobecnym złożyć też najszczersze życzenia powodzenia w pracy, które zostały przekazane na moje ręce od tutaj przedstawicieli Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu, od posła pana Smolińskiego dla całej gminy. Jeszcze raz serdeczne gratulacje i podziękowania za wykonywaną przez Państwa pracę. Czy jeszcze w punkcie wolne wnioski, jakieś uwagi? Pani Marzena Bryl, proszę. Ja co do gości zaproszenia, może byśmy Panią Dorotę Zaleską, która pracuje w doradztwie w Kwidzynie. Ona jest opiekunem tutaj naszego rejonu powiatu, znaczy się Kwidzyń, ale gminy Sadlinki. Może po prostu by też jako, no, była przedstawiona, no, jako z tego doradztwa. W związku z tym, że te sprawy się łączą, myślę, że jest to zasadne i proszę o wystosowanie zaproszenia do Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jak również do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Terenowego w Kwidzynie. Jeżeli nie ma żadnych pytań, zamykam dyskusję w punkcie wolne wnioski i zamykam obrady z sesji Rady Gminy Sadlinki. Serdecznie dziękuję za udział Państwu. Dziękuję, do widzenia.